Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj będą łowy, łupy wyprzedażowe. Zamówiłam sobie rzeczy z kilku sklepów. Tutaj mam pudła. Jeszcze ich nie otwierałam. Właśnie zrobię to teraz na tym filmie. Będę przymierzać, oceniać na gorąco i zobaczymy, co ze mną zostanie, a co odeślę. Mam tutaj H&M, Stradivarius, Bershkę, Zarę, Pull&Bear i jeszcze czekam na Mango, ale to dogram pewnie gdzieś później. Na pewno wszystkie rzeczy ze mną nie zostaną, to na pewno. I na pewno ten ogrom rzeczy ze mną nie zostanie. Sprawdzę, co mi się najbardziej podoba i zostawię sobie właśnie tylko te rzeczy. Podzielę ten film na pewno na minimum dwie części, bo jest tego sporo i z tym przymierzaniem może zejść długo, także pewnie w jednym filmie wyszedłby, jeden film wyszedłby monstrualnie długi, także przynajmniej na dwie, może nawet na trzy części ten film podzielę. I jeszcze takie dwie rzeczy, jeśli chodzi o wyprzedaże. Po raz drugi zrobiłam sobie zakupy właśnie na wyprzedaży online. Zwykle chodziłam do sklepów stacjonarnych, ale że latem kompletnie nie miałam na to czasu, to zamówiłam sobie kilka rzeczy właśnie online i jak je wyciągałam z pudełka, to wiedziałam, że na przykład dana bluzka z tym fasonem na stronie bardzo mi się podobała, ale na przykład w sklepie, jakbym ją zobaczyła na żywo, pewnie nie wzięłabym ją nawet do przymierzalni. Natomiast później, kiedy tutaj przymierzałam te rzeczy, to naprawdę fajnie wyglądały i wiele rzeczy właśnie takich, na które nie zwróciłabym uwagi w sklepie, zostawiłam sobie, służą mi bardzo dobrze i właśnie też takie zakupy online są fajną opcją do tego, żeby poeksperymentować z nowymi fasonami. Oczywiście w sklepie też można zabrać takie rzeczy, ale one na zdjęciach, na modelkach właśnie wyglądają dużo lepiej niż na wieszakach niejednokrotnie. Może też się okazać oczywiście odwrotnie, no ale ostatnio w tych letnich zakupach sprawdziło mi się właśnie taki system i było całkiem dobrze. A druga rzecz, ja zawsze czekałam i teraz tym razem też do tych ostatnich wyprzedaży. Nie miałam tak nic konkretnego, żadnej konkretnej rzeczy, jakby nie polowałam na żadną konkretną rzecz. I zawsze właśnie chodziłam na te wyprzedaże, czy ostatnio zamawiałam też przez internet w tym końcowym etapie, kiedy te rzeczy były minus 70%. I nigdy jakby nie zwracałam uwagi na to, ile te rzeczy kosztowały tam we wcześniejszym, jak było minus 50 czy coś takiego. Nigdy jakoś tak nie robiłam żadnych list. Tym razem zrobiłam sobie w każdej z aplikacji właśnie taką listę, wrzuciłam sobie do ulubionych te rzeczy, które mi się podobały i czekałam na wyprzedaż minus 70. Oczywiście minusem tych wyprzedaży jest to, że te rzeczy bardzo szybko znikają, albo nie ma rozmiarówki, albo nie ma ich wcale. Ale zauważyłam, że chyba tylko w Bershce i w Mango, bo w Mango ta wyprzedaż minus 70% chyba była najszybciej i tam te rzeczy były dostępne, prawie cała rozmiarówka nawet przy tej wyprzedaży minus 70% i było większość tych rzeczy dostępnych w pewnej rozmiarówce właśnie. Natomiast w pozostałych sklepach, kiedy ta wyprzedaż skoczyła do minus 70%, ceny rzeczy właśnie z moich list w ogóle się nie zmieniły. Właśnie tylko w Bershce te ceny chyba dwóch czy trzech rzeczy troszeczkę się obniżyły, natomiast w pozostałych kompletnie nie, a po prostu znikały i rozmiary, i ogólnie rzeczy były wyprzedawane. Także nie opłaca się czekać do tych końcowych wyprzedaży. Może tam jakieś kilka procent całej tej kolekcji wyprzedażowej zmienia swoją cenę na niższą, ale no, na pewno nie te rzeczy, które ja miałam upatrzone.
I też później przy zamówieniu jest też problem, bo nawet jak sobie włożyłam do koszyka i chciałam, to dość szybko, sprawnie mi szło, bo tylko rzeczy z tej listy ulubionych wysyłałam sobie do koszyka, już też wcześniej rozmiary miałam zaznaczone. I nawet już w koszyku to trwało chyba 3-4 minutki i już tam czegoś brakowało. Znowu chciałam na to czekać, później znowu czegoś innego i to było tak na okrągło. Także jest strasznie upierdliwe później to zamawianie i strasznie wkurzające. Także chyba nie warto czekać do tych ostatnich dni wyprzedaży, do ostatniego czasu na to minus 70%, bo po prostu jest więcej frustracji niż zaoszczędzonych pieniędzy. Także to jest takie moja uwaga i moja obserwacja. A teraz już szybko przechodzę do mierzenia. Chyba zacznę najpierw od tej wielkiej paki z H&M. Okej, to zaczynamy. Zacznę od pierwszej rzeczy, która, powiem szczerze, najbardziej mi zależała z tego zamówienia i byłam najbardziej go ciekawa, chociaż całe zamówienie jest dosyć spore. To jest taki długaśny płaszcz dwurzędowy, brązowy, chociaż ja myślałam, że on będzie bardziej wpadał w taką zieleń, taką wojskową zieleń. No ale ten kolor też jest fajny. On jest dość długi, dwurzędowy, rozmiar S i cena wyprzedażowa tego płaszcza to 149 zł, czyli jak na płaszcz szczególnie taki długi, całkiem nieźle. Rozmiar S trochę jest pomięty, także nie wygląda jakoś super, ale myślę, że jakby go uprasował, to będzie ok. Zobaczymy, jak się będzie prezentował. Muszę to wszystko rozpiąć. I tak, płaszcz jest zdecydowanie za duży. Byłby całkiem fajny, gdyby właśnie był dobry rozmiarowo, bo to on miał być tak fajnie dopasowany. Ja postaram się Wam wrzucić tutaj zdjęcia też, jak powinien wyglądać, jak wygląda właśnie na modelce. Zastanawiam się, czy rozmiar XS nie byłby lepszy, bo on jest taki długi, nie wiem, czy tu będzie widać, sięga mi tak przed kostkę i długość byłaby całkiem fajna, tylko tutaj jest za szeroki, tu w ramionach. O, to powinno być tak, o coś takiego, bo rękawy też są trochę za długie. Na wyższą osobę może by było spoko, natomiast na mnie nie. Tutaj też jest w pasie za szeroki, jak sobie go tak ścisnę, to robi mi się taka bombka. On był taki na modelce, wiecie, taki ładny, długi, fajnie dopasowany, bardzo ładnie wyglądał. Zastanawiam się nad tym rozmiarem XS, czy by sobie też nie sprawdzić, bo tak to mi się bardzo podoba. Nie jest taki zbyt gruby, tutaj ma podszewkę. Taki właśnie na taką zimę, jak mamy teraz, też byłby spoko, ale gdzieś tam też wczesną wiosnę i podoba mi się ogólnie ten fason i długość. I myślę, że gdyby był właśnie bardziej dopasowany, to na pewno bym go sobie zostawiła, a tak to niestety ten idzie do zwrotu. Okej, dalej przejdę do rzeczy tych górnych, jakieś koszulki, koszule, bluzki. I zacznę od takiej bluzki ze stójką, w takiej w błękitnym kolorze, bardzo ładny kolor, rozmiar 36 i ona kosztowała 69 zł, przeceniona chyba ze 120, coś takiego. I ja szczerze powiem, też myślałam, że to będzie taki materiał bardziej śliski, a to jest taka typowa bawełna. Też pomięta, więc nie wygląda zbyt dobrze, ale to akurat da się ogarnąć, także przymierzam. Okej, i ta bluzka prezentuje się tak jak mamy ją włożoną. Rozmiarowo myślę, że jest dobra, bo ona ma być taka właśnie lekko oversize'owa, tutaj z takimi bufiastymi rękawami, teraz bardzo modnymi. Zobaczymy, jak to wygląda, jak włożymy sobie do środka. Tutaj tak trochę niedbale. Całkiem fajnie, muszę Wam powiedzieć. Ta stójka jest troszkę, nie wiem, czy nie za
szeroka, ale w sumie gdyby była taka, to troszkę może by było niewygodnie. Ona może nie wygląda super, bo jest nieuprasowana, ale myślę, że gdyby ją uprasował, to byłaby jeszcze fajniejsza. W sumie całkiem fajnie to wygląda, nawet do tych jeansów, taki niebieski zestaw. Całkiem fajna i muszę Wam powiedzieć, że odłożę ją do takich rzeczy do zastanowienia. Też dajcie znać, czy jest ok, czy raczej nie, ale całkiem fajna. I też właśnie to jest taki fason, gdzie na wieszaku niekoniecznie bym się nim zainteresowała, bo jest taki, no, na mnie trochę może zbyt tutaj obszerny, ale jak się go przymierzy, to leży całkiem fajnie. Także też dajcie znać. Ja sobie ją zostawiam do przemyślenia. I kolejna rzecz to taka biała bluzeczka. Ja sobie już pod nią ubrałam biały top, bo jest no, dość prześwitująca. Taka w stylu boho, hippie, coś takiego. I ona kosztowała 69 zł, też przeceniona z około ponad 100 zł. I tą pierwotną cenę na pewno bym za nią nie dała, bo jest taka z takiego no dość lichego materiału, przezroczysta. Myślałam, że będzie bardziej taka, wiecie, bardziej elegantsza, ale ona, no zobaczymy, jak ją założę, jak się będzie prezentować. Ok, bluzeczka wygląda tak. Tu możemy sobie ją troszkę podwinąć. Wygląda trochę lepiej. I może ona nie jest jakoś tragiczna, bo wygląda całkiem ładnie, ale ten materiał jest mega prześwitujący. Mi widać tu cały ten top i nie wygląda to jakoś super. A do cielistej bielizny też, wiecie, gdyby to gdzieś było gdzieś tam na wakacje, ok, ale gdzieś na miasto, czy nawet na jakieś elegantsze wyjście, to nie bardzo, z całą bielizną na wierzchu. A do tego topu też tak, no nie wygląda to jakoś super. Poza tym ten materiał to jest 100% bawełna i to jest rozmiar 36, nie wiem, czy powiedziałam. To jest 100% bawełna, ale jest taki gryzący i taki nieprzyjemny. Także chyba nie. Chyba nie. Jak na taką ilość rzeczy, którą muszę tu odrzucić, to chyba ta będzie jedną z nich. Ok, kolejna rzecz. To jest taka lniana koszula. Podoba mi się kolor, bo to jest taki fajny, zgaszony, pudrowy róż. I ona kosztowała dość sporo, nawet po przecenie, bo 120 zł. Przeceniona z ponad 200. No, takie lniane, naturalne materiały. One są zwykle właśnie droższe. To jest rozmiar 34 i ja wolałabym na pewno rozmiar 36, bo wtedy by była taka fajniejsza, trochę luźniejsza. No ale zobaczymy, przymierzymy tą. 36 po prostu już nie było, a też nie chciałam brać dużo większego, żeby znowu nie była za wielka. Przymierzamy. I ta bluzeczka z kolei prezentuje się tak. Ona jest nieuprasowana, więc tutaj ma takie brzydkie zagniecenia i nie fajnie się układa, ale jak się uprasuje, to myślę, że będzie dużo lepiej. Jak na 34 też nie jest bardzo obcisła. Mogłaby być ciut większa, wtedy by była tutaj taka fajna, bardziej oversize'owa, bardziej modowa, ale powiem Wam, że jest całkiem fajna. Ten len jest całkiem znośny, przyjemny. Tutaj możemy sobie włożyć, ona ma tutaj takie rozcięcia, więc możemy sobie na przykład przód sam włożyć gdzieś tam w jeansy tutaj i mamy tył zostawić, albo i tył i przód włożyć. Fajnie wygląda, na lato bardzo przyjemny materiał, fajny. Ona troszeczkę tutaj prześwituje, ale nie aż tak bardzo jak poprzednia bluzka, więc nawet do cielistej bielizny będzie ok. Bardzo ładny kolor, taki nie za różowiasty, ale taki właśnie delikatny. I nawet do tych jeansów, do tego koloru jeansów będzie fajnie wyglądał latem. Fajna, bardzo mi się podoba i chyba to sobie zostawię.
Kolejna rzecz to jest koszulka. Mam dwa takie bardzo podobne w stylu t-shirty. Nawet one były jakby na jednej stronie, tylko były kompletnie różne ceny, bo ten kosztował 34, a następny, który Wam pokażę, ponad 50 zł. Więc mimo, że one były jakby pod tym samym produktem, tylko są inne kolory, inne wzory, to już ceny były inne. Ten boję się trochę rozłożyć, bo to jest rozmiar L, bo już innego nie było, ale zobaczymy. No jest dość szeroki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak założę. Ten t-shirt wygląda tak i muszę Wam powiedzieć, że jest za duży, chociaż wiem, że teraz takie oversize'owe, mocno oversize'owe rzeczy są modne, ale ten jest chyba trochę przesadą. Tutaj jakbym go tak wzięła, to może tutaj jest, nie jest najgorszy, ale te rękawy są tutaj za długie, bo sięgają mi aż do łokci i tutaj jest taki aż niewygodny. Natomiast i bardzo jestem mile zaskoczona jakością, bo jest bardzo przyjemny i bardzo taki porządny. Coś takiego chyba nie zostanie. Jakby był M-ką, to by był pewnie dużo lepszy. A tak to niestety nie. Mam nadzieję, że ten drugi będzie dobry. Wezmę od razu ten drugi, bo mi się bardzo, dużo bardziej mi się podoba, z AC/DC, czarny, i to jest już rozmiar S, więc myślę, że ten będzie dobry. O, widzicie, ten też jest całkiem spory i on też sam w sobie jest taki oversize'owy, ten t-shirt, ale to jest S-ka, więc dwa rozmiary mniejszy, a dalej jest sporawy i myślę, że ten będzie dużo fajniej wyglądał. Także z tym trzeba się pożegnać niestety. A zobaczymy ten. I tak, ta koszulka wygląda zdecydowanie lepiej. Mimo, że to jest S, to też jest taka oversize'owa, dość obszerna, ale zdecydowanie wygodniejsza i fajniejsza tutaj pod pachami, w ramionach, i też rękawy ma już odpowiedniej długości. A dużo bardziej też właśnie podoba mi się to logo, tutaj ten napis z AC/DC. Kolor też czarny, też spoko, chociaż ten biały też by był fajny, bo coś takiego jaśniejszego, ale ten jest lepszy. I to jest 100% bawełny, bardzo fajnie jakościowo. Także ten t-shirt na pewno zostaje. Dalej mam dwa sweterki. Pierwszy z nich to taki beżowy ze stójką, krótszy, ale taki właśnie też oversize'owy, to jest rozmiar L. Też chyba nie było innego, to znaczy może był, ale właśnie przy tym zamawianiu chyba M-ka albo S-kę na początku zamawiałam, ale później tamte się wyprzedały, oczywiście przy tym moim czekaniu. I zamówiłam L-kę i jest też właśnie taki dosyć szeroki. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Kosztował 40 zł, także całkiem fajna cena. Całkiem przyjemny i nie jest taki bardzo gruby. Jest taki, powiedziałabym, średniej grubości. Nie jest taki cieniutki, ale nie jest też z tych takich grubych swetrzysk. Także fajny kolor, taki beżowy i też podoba mi się, lubię takie swetry, gdzie tam pod szyją też jest troszeczkę zakryta i wtedy jest przyjemniej i cieplej, także ten już mierzę. Sweterek wygląda tak i powiem Wam, że jest całkiem fajny, mimo że jest tutaj taki obszerny, taki nawet trochę jak nietoperz, ale całkiem fajny, bo jest leciutki, taki delikatny, ale ciepły, przyjemny. Tutaj można sobie rękawy podwinąć, tutaj wygląda tak, tu ma fajną tą stójkę, też jest coś takiego, też można sobie ją rozpiąć, można i tak, i zapiętą, fajnie wygląda i jest właśnie bardzo przyjemny, no i cena 40 zł myślę, że jest całkiem w porządku, fajne, na taką zimę, jaką mamy teraz, będzie super. I nawet gdzieś tam na wczesną wiosnę, fajne gdzieś pod płaszczyk, kurtkę, czy później sam
całkiem przyjemny. No i kolor ma bardzo fajny, bo to jest taki jasny beż. A kolejny sweter. Kolejny sweter jest czarny. Czarny też tutaj jest taką stójką pod szyją i zdobieniami, takimi perełkami. Perełkami przy właśnie przy tej stójce i tutaj na mankietach, przy rękawkach. Ale to, co już mi się tak średnio podoba, to materiał, bo on jest taki prążkowany i taki sztuczny i nieprzyjemny już w dotyku. To jest rozmiar S i ten sweterek kosztował chyba, zaraz dokładnie sprawdzę, bo tutaj mam na telefonie wszystkie ceny. Tak, on był już droższy, kosztował 70 zł na wyprzedaży. Także cena też jakoś nie jest powalająco niska i taka, że można by się na niego skusić. No nic, przymierzę i sprawdzę, jak będzie wyglądał. I powiem Wam, że ten sweterek całkiem ładnie wygląda. To jest rozmiar S, więc on nie jest jakiś bardzo tutaj szeroki. Ładne ma tutaj te zdobienia. I taki do eleganckich nawet stylizacji byłby całkiem fajny, tylko ten materiał jest bardzo nieprzyjemny, bardzo szorstki i założyłam go na top i tutaj rękawy i ramiona, już wiem, że nie będę, nawet jakbym go sobie zostawiła, to przez to, że jest nieprzyjemny w noszeniu, wiem, żebym go unikała. To jest 75% wiskoza, szok, i 25% polamid, ale to jest takie, że jest nieprzyjemne. Pierwszy raz się spotykam, żeby wiskoza, tak duża domieszka wiskozy z czymś tam była tak nieprzyjemna i jest i czuję, że bym się w tym pociła, także to odpada i idzie na pewno do zwrotu. A dalej mam dwa kombinezony i sukienkę. Zacznę od sukienki, która już po samym dotyku mi się średnio podoba. To jest rozmiar 34, też już chyba nie było większego, bo z pewnością wzięłabym 36. Taka czarna, z długim rękawem, tutaj wiązana. I ja też po zdjęciach wnioskowałam, że ona będzie właśnie z takiego śliskiego materiału, ale ten materiał jest tak cienki, a sukienka kosztowała chyba 50 zł. Może tragedii nie ma, ale też myślę, że nawet na taką cenę troszkę nie zasługuje. Rozmiar, tak, 34 już mówiłam, bo to jest taki materiał jak takie cienkie szlafroczki, takie coś tego typu, więc tak średnio przymierzę, zobaczę. Sukienka jest w rozmiarze 34 i nawet nie będę się w nią ubierać, bo po prostu w nią nie wejdę. Także ona na stówę idzie do zwrotu. Ale na usprawiedliwienie powiem Wam, że ja czasem mieszczę się w rozmiar 34. Na dowód tego ubrałam sobie kolejną rzecz, która jest w rozmiarze 32 z H&M-u, bo większej nie było, a chciałam sprawdzić właśnie ten kombinezon. Także ta rzecz idzie do zwrotu. Natomiast jeśli chodzi o ten kombinezon, fajny, ma bardzo fajny wzór. Taki czarno-biały, w taką, takie zygzaczki. Nie wiem, czy to będzie widać. Dół jest dobry i dół jest ok. Tutaj te gacie i w talii jest bardzo fajny, nie jest za szeroki, ani nie jest jakiś taki obcisły. Natomiast góra jest troszeczkę za wąska. I tutaj pod pachami jest trochę ciasna i tutaj ten dekolt właśnie tak się... O właśnie, zaraz tu będę świecić wszystkim. Tutaj się zbyt mocno napina i niefajnie się układa, ale tak to byłby całkiem fajny i on kosztował 70 zł niecałe, także całkiem fajny, tylko że ciut za mały niestety, ale mam jeszcze jeden kombinezon i ten już jest w rozmiarze 36, także zobaczymy, czy znowu nie będzie za duży, bo te rzeczy z H&M-u potrafią być tak różne rozmiarowo. Trochę pomięty, taki pudrowy róż,
coś takiego, więc zaraz będę mierzyć. Ten niestety, mimo że jest bardzo fajny, to muszę go zwrócić. I tak, kombinezon wygląda tak. Musiałam go uprasować, bo był bardzo pomięty i wyglądał tragicznie. Po uprasowaniu prezentuje się dużo lepiej, ale jest jeden minus. Bardzo źle się go prasuje, bo jest dużo tutaj marszczeń i zakładek. I to już jest no, niewygodne, ale całkiem fajnie się prezentuje. Bardzo fajny, taki delikatny, lekki materiał, idealny na lato. Nie prześwituje. Tutaj nic nie prześwituje, mam nadzieję. Ja jakoś nie widzę. Ładny, ładny. Tutaj myślałam, że będzie troszeczkę za duży, ale po zapięciu tutaj, związaniu paskiem, nic tutaj za bardzo nie odstaje i jest naprawdę fajny. Podoba mi się kolor, ma kieszenie, co jest super, bo lubię jak spódnice i ubrania tego typu, sukienki mają kieszenie, to jest naprawdę świetne. Wygląda tak i myślę, że sobie go zostawię. Jeszcze zobaczę na koniec wszystkich zakupów, ale tutaj jestem na tak. I zostały mi trzy rzeczy z dolnej części garderoby. Dwie pary shortów i jedne spodnie. Zacznę od shortów. Pierwsze takie lniane z wyższym stanem. Zobaczymy rozmiar 36. Także mierzę i zobaczymy, jak będą wyglądać. I spodenki, shorty prezentują się tak i powiem Wam, że są bardzo fajne. One kosztowały 69 zł, są lniane, rozmiar jest idealny, także są niewyprasowane, także też mogą być trochę, nie wyglądać tak dobrze jak po uprasowaniu, ale na pewno jak się uprasuje, to będą wyglądać fajnie, dobrze leżą i na lato będą super. I właśnie szukałam takich shortów już od dłuższego czasu, jeszcze w tamtym roku, ale jakoś tak nic ciekawego nie mogłam znaleźć, a te są super, mają fajny kolor, bo to jest taki jaśniutki beż, także tak, te na stówę zostają. Mam jeszcze jedne bardzo, bardzo podobne, tylko już takie, to nie jest biały, to jest taki ekri, złamana biel, jeszcze z wyższym stanem, to jest rozmiar też 36 i jeszcze te przymierze, też są lniane, ale takie trochę w dotyku, troszkę inny ten len, ten jest bardziej taki niesztywny, ale ten jest jeszcze miększy taki. Zobaczymy jak będą te się prezentować, bo te są na razie te są bardzo fajne i bardzo spoko. I to są te kolejne shorty i powiem Wam, że też nie są złe. One są z trochę wyższym jeszcze stanem, mają bardzo ładną tutaj, bardzo ładny pasek z klamrą. Też fajnie się prezentują, rozmiar jest dobry. Małym minusem jest to, że lekko prześwitują i trzeba by było do nich zakładać jakąś cielistą bieliznę, bo tak to lekko prześwitują, a tak to są bardzo fajne. Na pewno by były bardzo wygodne latem. No i teraz nie wiem, które sobie zostawić, ale chyba tamte trochę bardziej mi się podobają i są takie bardziej też i eleganckie, i też na co dzień, a te są takie bardziej eleganckie do jakichś takich eleganckich zestawów. Chociaż można z nich też trochę pokombinować i teraz nie wiem. Myślałam, że trochę będę bardziej pewna, które zostawić, a które nie. No ale jeszcze się zastanowię. Też one nie są uprasowane, więc trochę wyglądają nie aż tak dobrze, jakby były po uprasowaniu, ale myślę, że to jest właśnie kwestia tylko wyprasowania. Ciekawa jestem też, które się bardziej mną. One są z lnu, także to mięcie jest
gniecenie się materiału nieuniknione. Też mają fajne kieszenie. No nie wiem, jeszcze się zastanowię, ale któreś na pewno zostają. I ostatnia rzecz już z H&M to są czarne rurki i bardzo ciężko na wyprzedaży trafić na fajne, proste, czarne rurki, żeby jeszcze był rozmiar taki 36 albo 38. Ja tutaj wzięłam rozmiar 34, zaryzykowałam, trudno, najwyżej odeślę. Czarne, proste rurki i już się obawiam, że będą za wąskie. Dobra, i tak szybko, spodnie są za małe, więc nawet się tutaj nie dopięłam. Okej, padła mi bateria i przerwało mi, musiałam ją podładować. Mówiłam o czarnych rurkach, które są na mnie za małe i idą do zwrotu i one też kosztowały 99 zł, co jak na spodnie z wyprzedaży, no nie jest jakąś super powalającą ceną. Także nie jest mi ich szkoda, więc idą do zwrotu. I tak małe podsumowanie, na pewno z tego zamówienia z H&M zostaje ten czarny t-shirt z AC/DC, może tutaj szybko jeszcze ten czarny t-shirt, na pewno ta różowa koszula lniana, też bardzo fajna, ten sweterek rozmiar L, taki dosyć szeroki, też bardzo fajny, więc zostaje. Na pewno jedne z shortów, być może nawet dwie pary. Także te i mocno zastanawiam się też nad tym pudrowo-różowym kombinezonem i tą pierwszą bluzeczką, tą niebieską. Także być może też te dwie rzeczy. I ogólnie rzeczy było 14, 7 jest takich dobrych, naprawdę fajnych. Także połowa zamówienia udana. Teraz przejdę do Pull & Bear. Tam mam tylko trzy rzeczy, także w tej części jeszcze tą markę i rzeczy z tej marki przymierzę. I z Pull & Bear mam jeden płaszczyk. Kolejny płaszcz w taką pepitkę w kolorach beżowym, brązowym, czarnym i takim niebieskim. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale całkiem fajny. Rozmiar S. Zobaczymy, czy będzie ok. Ja go sobie tu rozepnę. Całkiem spoko, kolorystyka też fajna. Zawsze przy tych płaszczach jest problem z rękawami, bo ja nie jestem wysoką osobą i zawsze one są takie za długie. Powiem Wam, to jest rozmiar S. Ten płaszcz też ma być oversize. Ja wiem, że teraz jest mega modne są te płaszcze, ale ja tak średnio dobrze się czuję w takich wielkich płaszczach i nie wiem, czy on też nie jest za szeroki. Idę się przejrzeć jeszcze w lustrze, bo tutaj nie mam. Jestem z powrotem i chyba jednak nie. Płaszczyk sam w sobie jest fajny. Bardzo przyjemny jest tutaj ten materiał. Nie jest ciężki, całkiem fajny, wygodny. Minus jest taki, że on nie ma kieszeni. Żadnych kieszeni nie ma, tu są tylko takie atrapy. I to jest minus, bo ja w płaszczach, w kurtkach muszę mieć kieszenie. To jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby coś takiego nie miało kieszeni. I tak, i tutaj jeszcze nie jest taki zły, bo tutaj taka szerokość mogłaby być, tylko tu w ramionach jest opada i czuję się jak takiej w marynarze po tacie. Także nie, jest troszeczkę za duży. Nie, tu jak go rozepnę, zobaczymy jak też wygląda, jak go rozepnę. I też tutaj się za bardzo zbiera, tu na ramionach i tutaj na rękawach, także raczej nie. Raczej nie. Może dam mojej mamie do przymierzenia albo siostrze, może będzie chciała go sobie zostawić, bo tak to jest całkiem spoko. No minus brak tych kieszeni, ale ładna kolorystyka. Także zobaczymy, może będą coś chciały. I jeszcze jedna rzecz, cena tego płaszcza to 137 zł, także
całkiem fajna jak na płaszcz. Także cena jest spoko. Kolejna rzecz, a przykleiła się, to jest sweter. Sweter w rozmiarze S, taki w pasy, niebiesko, biało, brązowe. Sweterek prezentuje się tak, a co do płaszcza to mała poprawka, bo kosztował 90 zł, także jeszcze fajniejsza cena i naprawdę, gdyby był dobry, to na pewno bym go sobie zostawiła, bo za taką cenę naprawdę fajny płaszczyk, także tamten płaszcz polecam. Natomiast co do sweterka, on kosztował 50 zł i kolorystyka jest fajna, bo nawet do tych dżinsów, popatrzcie, wygląda całkiem fajnie. W innych zamówieniach też wiem, że mam kilka innych sweterków, które mogą być lepsze, także ten raczej też idzie do zwrotów. I ostatnia rzecz, mam nadzieję, że tym razem będzie ok. To jest sweterek. O Jezu, jak się elektryzuje. O! Aż szczela. No nic, zobaczymy. I to jest, też jest taki, no nie jest jakiś super jakościowo, też kosztował 50 zł, ale ten z kolei ma fajną, może tylko trzeba go, nie wiem, wyprać w czymś miękkim, jakimś płynie, bo jest, mega się elektryzuje. S, rozmiar S, i to jest taki sweterek z takiego misiowatego materiału z golfem i on bardzo fajnie wyglądał na modelce. Założyłam ten sweter i on na stówę idzie do zwrotu. Jedyna rzecz, co mi się podoba, to ten materiał jest naprawdę miły i taki przyjemny w dotyku i naprawdę taki misiowaty. Uwielbiam takie swetry. Ale tak, po pierwsze, jak mogliście widzieć i słyszeć, okropnie się elektryzuje. To można by było zniwelować po prostu w praniu, wyprać go w jakimś płynie. Także to mogłoby być pomocne, ale on ma tyle wad i mógłby być też taki troszeczkę większy. To jest S, jakby był taki fajny, bardziej oversize'owy, to by był jeszcze lepszy. Natomiast tak, po pierwsze rękawy. Tutaj jeden rękaw ma taki dopasowany ze ściągaczem, a drugi wisi. I jest kompletnie tak, jakby były dwa różne fasony tutaj na zakończeniu. Kompletnie nie. Druga rzecz, ma ogromną dziurę tu pod pachą. Nie wiem, czy tu widać. Tu jest dziura. I tu na jednym ramieniu jest tak, jakby wytarty materiał i tak, jakby tego materiału tutaj brakuje. Tutaj jest fajny, ok, wszystko gruby. A tutaj tak jakby się zaraz miała takie przetarcie i dziura tutaj zrobić, także kompletnie, jakbym go, nie wiem, gdzieś na szmatek się kupowała. Jakiś nie wypał, ale materiał jest bardzo przyjemny. Także jeśli chodzi o Pull & Bear, to niestety praktycznie no, wszystkie trzy rzeczy idą do zwrotu, chyba że ten płaszcz był naprawdę fajny, tylko jest na mnie za duży. Chyba że właśnie siostra czy tam mama będą sobie chciały go zostawić, a jeśli nie, no to wszystko idzie do zwrotu niestety. Także myślę, że na tym tą część zakończymy i myślę, że podzielę te łupy wyprzedażowe na trzy filmy, żeby nie były jakieś bardzo długie. W kolejnych filmach będzie Bershka, Stradivarius, później Zara i Mango. Myślę, że tak to podzielę. Także na razie dziękuję za oglądanie. A i koniecznie dajcie znać, które rzeczy Wam się podobały, które Wy byście sobie zostawili, a które niekoniecznie, może z tych, które ja wybrałam, coś Wam kompletnie nie przypadło do gustu. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!